Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym zorganizowanym przez Wiślański Skipas, zrzeszenie 15 ośrodków narciarskich w Wiśle, Ustroniu i Isternej. Spotykamy się po raz kolejny w związku z sytuacją ośrodków narciarskich, gastronomii i hotelarstwa w regionie. Na początek proszę o zabranie głosu organizatorów briefingu, czyli przedstawicieli Wiślańskiego Skipasu. Zapraszam tutaj do siebie Arkadiusz Matuszyński, pełnomocnik zarządu Wiślańskiego Skipasu, pan Janusz Tyszkowski, właściciel ośrodka, prezes ośrodka Szkolnicy w Wiśle, gospodarz dzisiejszego spotkania, pan Władysław Sanecki, właściciel ośrodka Nowa Osada w Wiśle i pan Waldemar Wiewiura, prezes ośrodka protestacji narciarskiej Sosiu w Wiśle. Zapraszam. Szanowni Państwo, od naszej ostatniej konferencji minęło 11 dni. 11 dni naszej ciągłej walki o to, żeby ktoś nas usłyszał, żebyśmy z 1 lutego mogli, tak jak zapowiedzieliśmy, ruszyć w sposób całkowicie legalny, bez dużej ilości policji, bez kontroli sanepidu, bez całej tej otoczki, która gdzieś nam grozi w momencie, jeżeli wyruszymy. Dzisiaj nie cofamy się przed swoją decyzją. 1 lutego chcemy, aby stacje narciarskie ruszyły, ponieważ cały czas uważamy, że jest to bardzo bezpieczny sport, który nie wpływa w żaden sposób na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Mamy maseczki, mamy rękawice, mamy dystanse społeczne. Będziemy to powtarzać tak długo, aż ktoś nas wreszcie usłyszy. My chcemy po prostu w Wiśle pracować. Dobry, Waldek Wiewiura, Wiślański Skipas, stacja narciarska Soszów. Mogę tylko potwierdzić, że tak czy siak 1 lutego ruszamy razem, bo po prostu nas nie stać na dalsze przerwy i nie mamy z czego pokrywać zaciągniętych zobowiązań, wypłat i tak dalej. Mówiłem to 11 dni temu na tym spotkaniu. Nic w stanowisku naszym się nie zmieniło. Musimy pracować, bo inaczej wpadniemy. Pytania? Cały Wiślański Skipas, kilkanaście ośrodków. Tak przynajmniej wszyscy twierdzą. Czy Państwo się jako specjalnie do tego przygotowują? Co chcecie zrobić, żeby było bezpiecznie? Myśmy już wszystko zrobili, co można było. Na przykład chodzą ludzie z megafonami, prosząc o bezpieczną odległość. Nawet blokujemy karnet, jak ktoś ma maskę pod nosem i go przymuszamy do wrócenia do kasy, żeby go odblokować. Czyli taka jakaś forma kary dla tych, co lekceważą to wszystko. Mamy dezynfekcję na zewnątrz umieszczoną, mamy dezynfekowane stoły, chociaż gastronomia nie istnieje, ale nieraz sami ludzie coś przyniosą, przekąszą, żeby to jednak jakoś ratować, żeby tej pandemii nie poszerzać. Nie ma dowodów na dzisiaj, że w ogóle na stopu ktoś się gdzieś zaraził, a my jesteśmy jak gdyby ofiarą tej całej branży, że po prostu stoimy już od marca. To gdyby nie ruszyć do końca sezonu, to jest kilkanaście miesięcy. Kogo na to stać, utrzymywać? Tarcza jest tak mała, że może trochę pomóc tylko przy wypłatach dla pracowników, a nie na przygotowanie się do kolejnego sezonu po takiej długiej przerwie. Może resztę ktoś inny z kolegów dokończy. A pan osobiście jako szef stacji obawia się kar na przykład, które... Każdy się obawia. Gdybyśmy się obawiali kar, już byśmy jeździli po pierwszym tym zamknięciu nas 21 dni. Ale rząd i premier Gowin mówi jasno, że kto się nie podporządkuje, to po prostu będzie w jakiś sposób karany poprzez zabieranie tarcz przyszłych lub które już dostały. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, Państwo będziecie w sądzie walczyć o... Na pewno. Na pewno do ostatniej kropli. Krzywi, że tak powiem. Może koledzy teraz, pan tutaj Sanecki. Władysław Sanecki, ośrodek narciarski Nowa Osada, no i oczywiście Wiślański Skipas. Proszę Państwa, pytanie, dlaczego my chcemy ruszyć, dlaczego musimy ruszyć? Sezon narciarski w Polsce trwa przeciętnie 3 do 4 miesięcy. W zeszłym roku zostaliśmy zamknięci w marcu. A więc można powiedzieć, że 1/4 tego sezonu została dla nas zamknięta.
Jeżeli my się nie otworzymy w lutym tego roku, to zostanie ten sezon dla nas zamknięty całkowicie i w tym roku. Co to dla nas oznacza? Oznacza to to, że my jesteśmy bez przychodów, praktycznie bez przerwy, przez 15 miesięcy. My tego po prostu nie wytrzymamy finansowo. My oczywiście dostaliśmy tam jakąś tarczę, która jest uzależniona od zatrudnienia pracowników. No i co z tego? Jeżeli my nie będziemy mieć na bieżące opłaty, jeżeli nas nie będzie stać pokrywać tych wszystkich bieżących opłat, które mamy w ciągu sezonu, po sezonie zimowym, no to niestety będziemy bankrutować. Tych pracowników będziemy musieli zwalniać, a mało tego, to oczywiście będziemy musieli zwracać tą tarczę, którą żeśmy otrzymali. Z tego powodu my musimy ruszyć w lutym, no bo inaczej będziemy skazani oczywiście na bankructwo. No być może zależy komuś na tym, żeby stacje narciarskie zbankrutowały, żeby później no, można było je za, powiedzmy, tą symboliczną złotówkę wykupić. A dla osób pracujących na Nowej Osadzie? Na Nowej Osadzie osób, które pracują, trzeba powiedzieć w ten sposób, są osoby, które pracują bezpośrednio na stacji narciarskiej, ale również osoby, które są związane z Nową Osadą, ale pracują w innych firmach. To są oczywiście instruktorzy, to są wypożyczalnie sprzętu, to są bary. To jest około 90 osób. Czy są wyliczenia dotyczące tego, w jaki sposób uruchomienie stacji od 1 lutego zrekompensuje straty z tego sezonu? Znaczy strat tego sezonu się oczywiście nie da odrobić. To już nie ma o czym mówić. Ale w jakim procencie choćby? Styczeń, luty. Jeżeli byśmy w lutym otworzyli, to jesteśmy w stanie, powiedzmy, no 30-40% tego zaplanowanego przychodu, że tak powiem, uzyskać. Mhm. Przy założeniu, że stacje by działały do kiedy? Do marca? Do końca lutego, nie? A, do końca lutego. I bez kar. Nie, no, oczywiście, no bez kar. Mhm. Jakie na chwilę obecną są te straty od początku sezonu? Jak one są duże? Straty są, no nie ma tu co ukrywać. Przeciętna stacja narciarska tutaj w Wiśle, jej obrót miesięczny w tych okresach, no to jest około 1,5 miliona złotych. No to łatwo sobie powiedzieć, ileśmy po prostu w styczniu stracili. Natomiast tarcza w żaden sposób nie jest w stanie nam tego zrekompensować. My te pieniądze potrzebujemy w trakcie sezonu na bieżącą działalność. My musimy te wyciągi, ośrodki narciarskie, te wyciągi, koleje linowe musimy przygotować do sezonu. To są określone koszty. Koszty miesięczne, oczywiście energii elektrycznej i tak dalej, i tak dalej. Gastronomia oczywiście tak, na zasadach oczywiście takich, jak była otwarta przed zamknięciem. Za godzinę czy tam dwie w Krakowie swoją konferencję ma też wicepremier Gowin, na której można zadawać pytania. Czy są jakieś pytania, które premierowi moglibyśmy zadać w waszym imieniu? Czy pan osobiście jako właściciel, szef stacji chciałby o coś zapytać? Tak, ja bym chciał zapytać o jedną rzecz. Co spowodowało, że stacje narciarskie zostały zamknięte? Dlaczego zostaliśmy tym zamknięciem ukarani de facto? No bo ja nie słyszałem o tym, żeby tutaj koledzy już to mówili, żeby na stacji narciarskiej ktoś się zaraził. Jeżeli mają być otwarte galerie, no ja tego nie rozumiem, jeżeli mają być otwarte galerie od 1 lutego, gdzie no wiadomo jaka jest przestrzeń na każdego powiedzmy kupującego, natomiast mają zostać zamknięte trasy narciarskie, to ja nie rozumiem tego uzasadnienia. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego stacje narciarskie mają być zamknięte? Co na tej stacji narciarskiej może się takiego stać? To od kogo, czego ma się zarazić? Przecież same narty wymuszają ten dystans, bo przecież narty mają przeciętnie długość 160-180 cm. Osoba przede mną też ma takie narty, więc ten dystans tego 1,5 metra jest naturalnie zachowany. Jeżeli ja trzymam kije w rękach, to również ten dystans jest zachowany. Poza tym no, na stokach, powiedzmy sobie szczerze, że w okresie, kiedy te stoki zostały zamknięte, bo te stoki zostały zamknięte tylko dla narciarzy, nas pozbawiono zarobku w tym okresie. Natomiast na tych stokach były tłumy ludzi, niejednokrotnie większe niż kiedykolwiek w największym ruchu narciarskim. I to jakoś nie przeszkadzało, żeby po prostu się ktoś od kogoś nie zaraził. Tutaj nie było, powiedzmy, jakichś, powiedzmy, restrykcji w stosunku do tych osób, które z tego stoku korzystały. Natomiast nas pozbawiono de facto zarobku na naszych stokach przygotowanych wcześniej do sezonu narciarskiego. Jeżeli ja bym mógł słóweczko panu Gowinowi, premierowi, bliżej można mikrofonu, zadać bliżej pytanie mikrofonu. Panu premierowi Gowinowi można zadać pytanie jedno. Zamkniemy się, nie będziemy utrudniać. Niech nam da 50-70 tysięcy dziennie, licząc ile dni nas zamyka. To wtedy jakoś przetrwamy. A nie daje nam, bo każdy z nas poprzeliczał, ile z tej tarczy by było, to tak de facto brakuje tylko na pracowników
zatrzymanie i opłacenie odbiorów kolei na przyszłość. No przyszły sezon nie będzie za co odpalić. Niech nam da uczciwie, a my uczciwie będziemy cicho siedzieć i zamknąć. Dziękujemy. Teraz głos zabierze pani Karolina Matulok, prezes Wiślańskiej Organizacji Turystycznej. To bardzo nie, no nie zdejmę. Dzień dobry Państwu, Karolina Wantulok, prezes Wiślańskiej Organizacji Turystycznej. Nasze hasła i wołanie o pomoc i wsparcie rządu wybrzmiewają na banerach, które dzisiaj zawisły w Wiśle całej. To jest 100% pustych krzeseł w restauracjach, to jest 15 wyciągów, które dają pracę 1014 osobom, to jest ponad 12 tysięcy pustych łóżek hotelowych i to jest 25,5 km tras, naśnieżonych tras bez narciarzy. Wiślańska branża i wielu przedsiębiorców, kilkudziesięciu przedsiębiorców, podjęło decyzję o otwarciu swoich biznesów 1 lutego. Apelujemy do rządu, rozmawiamy z rządzącymi o to, żebyśmy mogli zrobić to w literze prawa i z pomocą rządu, żeby wdrożyli nam kolejne reżimy sanitarne, kolejne protokoły, które są potrzebne, żebyśmy mogli w sposób bezpieczny dla naszych gości, dla naszych pracowników prowadzić nasze biznesy. Zapraszamy Państwa serdecznie od 1 lutego i czekamy na wsparcie rządu, czekamy na to, że podejmie mądre, właściwe dla nas decyzje. A czy właśnie gastronomia, hotele, jak ta część będzie wyglądać? Bo ostatnio zdjęcie się kilkudziesięciu przedsiębiorców zrzeszonych w Wiślańskiej Organizacji Turystycznej podjęło decyzję o otwarciu. To jest zarówno gastronomia, to są zarówno noclegi, większe, mniejsze, agroturystyki, kilka pokoi, kilkanaście pokoi, kilkadziesiąt pokoi. Duże hotele? Decyzja zapadnie w tym tygodniu. A w jakim reżimie będą otwarte hotele? Te szczegółowe zasady, macie Państwo już pewnie jakiś pomysł na to? Wszystkie reżimy sanitarne, które były wprowadzone przez rząd, są w przygotowaniu. Wszystkie protokoły, które do tej pory były wprowadzone, my mamy przećwiczone. Proszę pamiętać, że w lecie pracowaliśmy przez jakiś czas właśnie w tych reżimach i też na naszym terenie, na Śląsku Cieszyńskim, nie było zwiększonej ilości zakażeń, więc my jakby mamy te procedury bezpieczeństwa przećwiczone, jesteśmy ich pewni i też jesteśmy odpowiedzialni. Chcemy to zrobić tak, aby nie narażać naszych gości, naszych pracowników, naszych rodzin na ewentualne zakażenia. Dziękujemy. I teraz mamy dla Państwa przedstawicieli branży hotelarskiej w Wiśle i gastronomii. Pani Karina Poloczek, przedstawicielka branży hotelarskiej i pan Marek Bujo, przedstawiciel gastronomii w Wiśle. Zapraszam. Dzień dobry, Karina Poloczek, ośrodek Karina w Wiśle. Ja reprezentuję dzisiaj branżę turystyczną, czyli hotelarstwo, typowe hotele, pensjonaty, agroturystyki, wszystko, co oferuje ponad 12,5 tysiąca miejsc noclegowych w Wiśle. Marek Bujok, ja reprezentuję branżę gastronomiczną, czyli browar, Wisła, restauracje. No i myślę, że powiem troszkę więcej na temat właśnie gastronomii w Wiśle i nie tylko, jak to w ogóle wygląda z naszej perspektywy jako restauratorów. Szanowni Państwo, wiemy, że jest pandemia, wszyscy sobie z tego zdajemy świadomość i w żadnym stopniu nie chcemy narażać naszych gości, nas, na jakiekolwiek tutaj zachorowania. Wszyscy wiemy, sanepid wie, policja wie, że my pracujemy, gastronomia i turystyka w ścisłym reżimie sanitarnym. To nie jest tak jak w sklepach, które obserwujemy i jesteśmy z tym przerażeni, że one mogą działać. Kastoramy, budowlanka, galerie w tej chwili zamknięte, ale słyszymy, że od 1 się mają otwierać. No nie może być tak, że my jesteśmy dyskryminowani. My tworzymy dużą część polskiego dochodu. Jesteśmy całkiem zamknięci. Jesteśmy w tej chwili kozłem ofiarnym całej tej sytuacji. Upadają nam nasze firmy, małe przedsiębiorstwa, duże. Dziś dostałam informację z Agroturystyki Wiślańskiej, która zrzesza 18 podmiotów. 6 nie dostało żadnej pomocy. To są rodziny, to są mężowie, żony i dzieci, którzy prowadzą małe ośrodki. Te osoby nie mają za co żyć w tej chwili, tak? To nie jest, że tak powiem, wymyślane. Być może w Warszawie nie ma agroturystyki i nie jest to tam widoczne, tak jak u nas na naszym terenie. 8 podmiotów z 18 chce się otwierać 1, bo widzą, że niestety już też nie mają za co żyć.
Także apelujemy tutaj do rządu, żebyśmy jednak mogli z restrykcjami bezpiecznymi dla nas wszystkich ruszyć. Pierwszego, nas w kraju nie stać w tej chwili na lockdown. Nas stać na mądrze przemyślane restrykcje i ratowanie firm, które już w tej chwili albo są na zerze, albo są pod zerem. Dziękuję bardzo. No jeżeli chodzi o branżę gastronomiczną, no to mamy problemy tego typu, że też nie dostajemy tarczy, nie wszyscy się na to łapią. Bardzo dużo gastronomów otworzyło tą restaurację w tym roku. Ja jestem akurat w takiej sytuacji, więc te tarcze wszystkie są niestety dziurawe. Nie jesteśmy w zasadzie uwzględnieni ani w tarczy 6.0, ani w tarczy 2.0, więc w naszym przypadku musimy normalnie opłacać ZUS-y, gdzie jesteśmy zamknięci już od października, a wcześniej byliśmy jeszcze zamknięci wiosną. Więc dla nas to są tylko i wyłącznie koszty. Nikt w żaden sposób nam nie chce tych kosztów rekompensować, ale my też nie jesteśmy tutaj po to, żeby była jałmużna. My chcemy po prostu pracować w reżimie sanitarnym w ograniczonej ilości. Mamy ilość stolików, możemy jasno pokazać, że możemy co drugi stolik wyłączyć, żeby zachować bezpieczeństwo. Potrafimy się do tego dostosować jak nikt inny. Tak? Patrząc właśnie po różnego rodzaju galeriach, jak my jako gastronomowie się do tego potrafimy dostosować, a jak inni, no myślę, że tutaj nie trzeba Państwu tłumaczyć. Ja całe życie myślałem, że tak naprawdę trzeba kombinować, żeby nie pracować, a dzisiaj w Polsce okazuje się, że trzeba kombinować, żeby pracować. To jest dla mnie naprawdę nienormalne i nie chciałbym, żeby taka sytuacja miała miejsce, dlatego że my to będziemy spłacać, tak? Będą pewnie podwyżki ZUS-ów, podatków i wszystkiego, co za tym idzie. Więc ten lockdown dla nas jest tak naprawdę, no oczywiście wirus jest i mamy tego świadomość, ale nie róbmy z tego po prostu zamknięcia gospodarki i nie róbmy z tego upadku naszych biznesów. A my w zasadzie o to walczymy, tak? Żeby gastronomia też była potraktowana normalnie. Nie tylko chodzi tutaj o gastronomię w turystycznych miejscowościach, takim jaką jest Wisła, ale również ogólnie o gastronomię. Tak? To co się dzisiaj słyszy, te kary 30 tysięcy, zastraszanie nas, no moim zdaniem łapie się to bezpośrednio na odszkodowania i na pewno będziemy też takie wnioski odszkodowawcze przygotowywać. Jeżeli chodzi o naszą sytuację, na pewno będziemy się starać otworzyć od 1 lutego w różnych kruczkach prawnych, tak jak rząd teraz sobie wymyśla kruczki prawne. Jeżeli oni potrafią sobie zorganizować z dnia na dzień wyjazdy na stoki i oni mogą jeździć na stokach, to my będziemy robić tak, że będziemy mogli funkcjonować zgodnie z ich rozporządzeniami i z ich ustawami, które oni wprowadzają, a my będziemy to po prostu wykorzystywać. Dziękuję bardzo. I teraz słowo od burmistrza Wisły, pan Tomasz Bujok. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No, słyszeliście Państwo wszystkie te głosy, które wybrzmiały, wiele pytań zadanych, na które nie ma odpowiedzi. Dzisiaj mnie, tak jak 11 dni temu, nie mogło zabraknąć w ramię z moimi mieszkańcami, z moimi przedsiębiorcami. Oczywiście po to, by znowu prosząc i apelować, móc apelować do rządu, do premiera Gowina o poszerzenie tarczy, o wzmocnienie jej, o jak najszybsze jej uruchomienie, bo my nie jesteśmy w stanie przetrwać, my jako samorządy również nie będziemy w stanie najprawdopodobniej skorzystać z tarczy w zakresie chociażby możliwości zwolnień podatkowych ze względu na brak możliwości finansowych wydatków bieżących, sfinansowania wydatków bieżących w samorządach, więc tak naprawdę no, jest sytuacja bardzo, bardzo trudna. Mamy nadzieję, że to wszystko jeszcze się zmieni. Ja rozumiem, że te prace cały czas trwają. Jest jeszcze wiele wątpliwości, problemów w tym zakresie. Czekam z niecierpliwością, z utęsknieniem na to, co się wydarzy w najbliższych dniach i mam nadzieję, że to wszystko będzie doprecyzowane. No a tak naprawdę myślę, że też musimy jeszcze budować świadomość inną, że inne działalności gospodarcze, które w takich miejscowościach bez kidów funkcjonują, mam na myśli tutaj apteki, domy, na przykład piekarnie, masarnie, rzeźnie, tego typu obiekty również ściśle są związane z turystyką, bo ich jest o tyle więcej po prostu w naszych miejscowościach, aby mogły obsłużyć wszystkich naszych gości, których dzisiaj brakuje. A więc my często skupiamy się tylko w tych tarczach nad hotelami, pensjonatami, które oczywiście w największy sposób dzisiaj zostały dotknięte, ale również musimy nie zapominać o tych innych branżach, które dzisiaj u nas po prostu piszczą. Dzisiaj tak naprawdę wszystko pęka w szwach i pewnie niebawem to wszystko no,
rozsypie się. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie oczywiście. Miejscowości Krocesza mają dostać jakiś specjalny fundusz. Co pan na to? Panie redaktorze, tak, czekamy na ten fundusz. Mam nadzieję, że to będą rzeczywiście miejscowości turystyczne, bo tutaj też obserwując zapisy tarczy, mam wątpliwości co do tego, czy wszystkie z tych miejscowości, które znalazły się w wykazie, są miejscowościami turystycznymi. Niektórych tych miejscowości i dlaczego one się znalazły, też nie rozumiemy jako włodarze Beskidzkiej Piątki chociażby, bo tutaj w tym gronie przede wszystkim nad tym wszystkim dyskutowaliśmy. Mam nadzieję, że ta pomoc będzie rzeczywiście celowana w te miejscowości, które przynajmniej w 50-60% są oparte na turystyce, a nie tylko w 5 czy w 7%, bo tak naprawdę wtedy to wszystko się nam rozmyje i nie uratujemy prawie niczego. Czy z tych środków część ma być, tak powiem, nakazowo przekazana na część turystyczną? Nie, tak naprawdę oczywiście kwestie, które możemy ubiegać się na inwestycje, czyli tych bodajże 40% zapisanych w tarczy na średniorocznych wartości inwestycyjnych od 2006 do 2016 do 2020 roku, te środki pójdą na inwestycje różnego rodzaju. One nie są sprecyzowane tylko i wyłącznie na turystykę. Natomiast możemy ubiegać się o zwolnienie z podatków, czy może inaczej, zwolnić przedsiębiorców z podatków, a potem mieć zrekompensowaną tą stratę w 80%. I tu dla nas to jest potworny problem w tej chwili, bo to znowu uszczuplamy przychody bieżące w samorządach, a nie możemy wydatkować tych środków na koszty bieżące. I dla nas to jest potworny problem, z którym nie damy sobie radę, jeżeli nie będzie zgody ze strony rządowej na możliwość wydatkowania tych środków, tych 80% rekompensowanych środków na wydatki bieżące typu koszenie, wywóz nieczystości, oświetlenie, pensje, wynagrodzenia w oświacie, koszty te bieżące, które wpływają na cały budżet całego miasta.